Dzień dobry. Witam w naszym Centrum Dowodzenia. To tutaj koordynowane są wszystkie działania wolontariuszy i też wszystkie działania wolontarystyczne prowadzone przez nasze stowarzyszenie. Nazywam się Aneta, jestem koordynatorem wolontariuszy. To właśnie ze mną współpracujecie, będąc wolontariuszami. Nie jest to prosta posługa, ale jest czymś, co daje chyba największą radość. Trzeba się o tym przekonać i staramy się i będziemy Was o tym przekonywać w kolejnej edycji szkolenia. Głównym zadaniem Was jako wolontariuszy jest towarzyszenie chorym. Umilanie im czasu, odpowiadanie na ich prośby, pójście po zakupy, poczytanie książki. Obecność, bo to jest najważniejsze. Sprawianie, aby nikt nie czuł się samotny. I do tego Was bardzo zachęcam. Wolontariuszem może zostać każdy, ale nie każdy rodzaj pracy jest odpowiedni dla danej osoby. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 18 roku życia, zapraszamy tutaj do naszego Centrum Dowodzenia, do Biura Zarządu Stowarzyszenia, gdzie możecie pomagać. Możecie pomagać w organizowaniu przeróżnych akcji prowadzonych przez nasze stowarzyszenie. Osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, zapraszam tutaj do naszego biura. Organizujemy bardzo wiele różnych działań, w których Wasza pomoc jest nieoceniona. Nie jest to tylko kwestia pierwszolistopadowa. W najbliższym czasie obchodzimy 15-lecie działalności naszego hospicjum i tutaj również zapraszam. Zawsze jest coś do zrobienia. Te osoby, które już mają 18 lat, przede wszystkim mają wolny czas, serdecznie zapraszamy ich na szkolenie i na oddział. Bardzo, bardzo wiele radości wynika z tego, co robicie na oddziale. I za tą radość serdecznie Wam dziękuję.